Witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, pokażę dzisiaj wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 9 tygodniu 4 sezonu. A jego treść brzmi: odwiedź centrum różnych nazywanych miejsc w trakcie jednej gry. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że organizuję dzisiaj dla was dwa konkursy. Sami zobaczcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa Gaming with Farrell. Schematu Nocturno nie można to być już w grze, albowiem był on dodawany do limitowanej edycji Ratowania Świata. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. Moi drodzy, całe zdanie jest banalnie proste. Wystarczy, że wylądujemy w centrum jakiejś lokalizacji, na przykład na Lepkim Lasku, i później udamy się na trzy kolejne lokalizacje. Ja polecam się przejść na Butny Brzeg, następnie na Widmowe Wzgórza i skończyć całą naszą podróż na rozdrożach Rupieci. Zadanie jest naprawdę banalnie proste, więc bierzcie się do dzieła, bo warto. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, ponieważ takie poradniki pojawiają się co tydzień w czwartek o godzinie 10. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!